Cześć, tu Ernest! I to już oficjalne. Fortnite ogłosiło datę wyjścia nowego eventu, a do tego odbędzie się premiera filmu promującego połączenie światów Fortnite ze światem Batmana. Słuchajcie, do odebrania podczas premiery tego krótkiego filmiku będzie darmowa nagroda. Zanim jednak do tego przejdziemy, to jeśli zostawicie łapkę w górę w ciągu 4 sekund, to będzie bardzo fajnie. A tak serio, to jesteśmy na dobrej drodze do 300 tysięcy subów i będę wam bardzo wdzięczny za pomoc. A więc, Fortnite w grze oraz na swoim Twitterze ogłosiło, że jutro, czyli 21 września o 14 czasu polskiego, na ich kanale na YouTubie odbędzie się premiera filmu promującego wydarzenie połączenia świata Fortnite ze światem Batmana. Ten filmik zaprezentuje pewnie miasto Gotham w Fortnite, kilka nowych przedmiotów i oczywiście nowe skiny, ale musimy poczekać do tej 14 w sobotę. Wcześniej nie ma jak zobaczyć tego filmiku. I wow, ten event będzie chyba o wiele większy niż ten, który powstał dzięki współpracy Fortnite i Marvela. Na początku filmiku wspomniałem wam o darmowych nagrodach za obejrzenie tego filmiku. W opisie tej ustawionej premiery możemy wyczytać, że za obecność na premierze będzie można odebrać darmowe przedmioty w grze. Tak samo jak to było podczas World Cupa. Zanim wam powiem co i jak, to najpierw bardzo ważna uwaga. Aby odebrać jakiekolwiek nagrody za obejrzenie tego filmiku na premierze, najpierw musicie mieć połączone konto YouTube z kontem Epic Games. Pozwólcie, że pokażę wam jak to zrobić. Jak już macie połączone konto YouTube z kontem Fortnite, to przewincie filmik do dokładnie tej minuty. No chyba, że chcecie oglądać, to zostańcie. Okej, na YouTube można połączyć swoje konto z kontem Epic Games. Aby to zrobić, musicie wejść na główną stronę YouTube'a. Teraz kliknijcie na swój awatar w prawym górnym rogu. Z menu, które wam się rozwinie, wybierzcie zakładkę ustawienia. Tutaj wejdźcie w zakładkę połączone konta. Tutaj powinna być opcja Epic Games. No i u mnie jest. Kliknijcie w ten niebieski przycisk połącz przy Epic Games. Teraz zostaniecie przeniesieni na stronę logowania Epic Games. Jeśli już macie konto Epic Games, to zalogujcie się jak zawsze. Jeśli ty znajdujesz się w tej grupie osób, które do teraz nie miały konta Epic Games, to pewnie grasz na konsoli. Więc aby otrzymać nagrodę, stwórz konto Epic Games. Po stworzeniu konta i połączeniu go z YouTube'em, wejdź na stronę Epic Games. Kliknij w swój nick w prawym górnym rogu i kliknij ustawienia. Tutaj wejdź w zakładkę połączone konta i połącz swoje konto z PlayStation, jeśli grasz na PlayStation. Lub z Xboxem, jeśli grasz na Xboxie. Albo z Nintendo Switch. Chyba wiecie o co chodzi. Na telefonach też można połączyć swoje konto. Wystarczy wejść do aplikacji YouTube'a, kliknąć w swój awatar i w nowym menu także wybrać ustawienia. Tutaj trzeba zjechać trochę niżej i jest! Zakładka połączone konta. Od tego momentu proces jest dokładnie ten sam, tylko po prostu na telefonie. Teraz nagrody! Fortnite nie ujawniło jeszcze jakie to będą nagrody. W plikach gry skrywa się kilka ukrytych skinów i nawet emotki w zestawie Batmana. Ale ja przypuszczam, że za darmo będzie to lotnia. Nie wiadomo oficjalnie co będzie tą nagrodą, ale jeśli to będzie ta lotnia, to będzie wasza jedyna okazja na odebranie tego charakterystycznego elementu stroju Batmana. Ta lotnia w grze ma nawet swoje własne animacje szybowania. Już sama w sobie jest super, ale dzięki temu małemu szczegółowi jest mega super. Dobra, nieważne. Tą nagrodą jednak może być peleryna Batmana. Jej wygląd w grze zna być dzięki Alfie z Twittera. Pokazał on tą lotnię i pelerynę w grze. Jak już mówiłem, oficjalnie nie wiadomo co będzie tą nagrodą. Dobra, ale jak będzie można ją odebrać? Jak już połączyliście swoje konto YouTube z kontem Epic Games, to jutro, czyli w sobotę, 21 września o 14, na koncie, które połączyliście z Epic Games, musicie wejść na premierę filmiku, który podam wam w opisie. To jest bardzo ważne. Jeśli się spóźnicie na premiery, to niestety, ta nagroda wam przypadnie. Jeśli chodzi o to, ile czasu będzie trzeba oglądać tę premierę, to tego nie wiadomo. Obejrzyjcie, ile dacie radę. Podczas World Cupa ja otrzymałem nagrodę mimo tego, że obejrzałem tylko minutę czy dwie transmisji na żywo. Samą nagrodę, jeśli się pojawicie na premierze, otrzymacie w ciągu 48 godzin, więc jeśli nie otrzymacie nagrody od razu po premierze, to nie przejmujcie się i uzbrójcie się w cierpliwość. I to w sumie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia na premierze i w busie bojowym.